Błyskawiczna reakcja władz miasta na zagrożenie epidemią koronawirusa. Zamknięte żłobki, przedszkola, szkoły. Zawieszona komunikacja miejska oraz strefa płatnego parkowania. Urząd miasta zamknięty dla petentów, praca części urzędników odbywa się zdalnie, a burmistrzowie przyjmują interesantów wyłącznie telefonicznie. Dodatkowo zostały odwołane wszystkie imprezy miejskie, kulturalne oraz sportowe. Premier podjął radykalną, ale słuszną decyzję. Apeluję do Was, mieszkańców naszego miasta, o poważne potraktowanie tego polecenia. Nowe restrykcje to ograniczenia w przemieszczaniu się, ale z trzema wyjątkami. Drogi z pracy do domu, wolontariatów w walce z koronawirusem i niezbędnych spraw życia codziennego, na przykład po zakupy. Władze miasta zadbały również o najstarszych mieszkańców Kętrzyna. To specjalnie dla nich została uruchomiona infolinia, gdzie senior może złożyć zamówienie na zakupy, a wolontariusze przyniosą je do domu pod wskazany adres. Osoby, które odbierają telefon od naszych seniorów, to pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej. Tutaj wielkie podziękowania dla nich, dla pana dyrektora za to, że przekwalifikowali się na ten trudny czas, na takie swoiste centrum pomocy seniorom. Czekamy na telefon od naszych mieszkańców po 70 roku życia, które są samotne, które nie mają kogo poprosić o pomoc w zrobieniu zakupów. My im pomożemy. Wszystko to po to, żeby osoby starsze nie wychodziły z domów, żeby nie były narażone na zachorowanie koronawirusem, bo są w grupie największego ryzyka. Tylko ta osoba, która do nas zadzwoni, będzie wiedziała, kto i kiedy do niej przyjdzie z tymi zakupami. Wolontariusz dodatkowo będzie wyposażony w identyfikator. Już takie identyfikatory wydaliśmy naszym wolontariuszom. One mają swój indywidualny kod QWERTY, który można zeskanować. On przekierowuje na stronę miasta, czyli jest do sprawdzenia przez osoby młode na przykład. To nie wszystko. W tym trudnym czasie wsparcie od miasta otrzymał powiatowy szpital w Kętrzynie. Kiedy okazało się, że możemy przeznaczyć z części oszczędności, które udało nam się wygenerować, 300 tysięcy złotych, to nie mieliśmy wątpliwości, że te pieniądze należy przekazać na kętrzyński szpital, na potrzeby tego szpitala, bo brakuje sprzętu na każdym właściwie oddziale. A jeszcze biorąc do tego pod uwagę fakt, że mamy zagrożenie epidemią koronawirusa i możemy kupić za te pieniądze m.in. respiratory, 10 sztuk albo 3 respiratory i karetkę pogotowia, to nie mieliśmy żadnych wątpliwości, że taką decyzję należy właśnie podjąć. Burmistrz Ryszard Niedziłka zdecydował, żeby te pieniądze na najbliższej sesji przekazać na rzecz szpitala powiatowego w Kętrzynie. Od 25 marca zmienia się znów funkcjonowanie szkół. Nadal uczniowie uczyć się będą zdalnie, ale już będą mogli otrzymywać oceny. Nowa sytuacja uwidoczniła ogromne problemy wielu rodzin. Niektórzy po prostu nie mają w domu żadnego urządzenia, komputera czy tabletu. I nie mogą się uczyć na równi z innymi. To w sumie około 70 uczniów. Zdecydowaliśmy, że wszystkie laptopy i tablety, które szkoły mają na swoim wyposażeniu, wypożyczymy uczniom, którzy takiego sprzętu nie mają. Ale to zabezpieczy tylko połowę z nich. W związku z tym, żeby wszyscy mieli te same szanse, podjąłem decyzję o zakupie dodatkowych 36 urządzeń dla szkół i wypożyczenie ich reszcie uczniów. Apelujemy, najgorsze przed nami, niech nie zwiedzie nas ładna pogoda. Tylko poprzez ograniczenie kontaktu z drugą osobą przez 2 tygodnie jesteśmy w stanie uniknąć zakażenia. 13,5 miliona złotych pozostanie w budżecie miasta. To wynik nieprawomocnego jeszcze wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie, który zapadł 2 marca w sprawie roszczeń 3 kętrzyńskich przedszkoli niepublicznych. Przed Sądem Okręgowym w Olsztynie odbyły się kolejne 3 rozprawy. Z powództwa przedszkoli niepublicznych to jest przedszkola Mały Prymusik, Krasnal i Słoneczko. Łączna suma roszczeń tych 3 przedszkoli to 13,5 miliona złotych. Wszystkie 3 procesy dziś zakończyły się bezprecedensowymi wyrokami na korzyść miasta Kętrzyn. Sąd co prawda uznał, że w latach 2009-2016 dotacje w Kętrzynie były naliczane nieprawidłowo, ale podzielił w całości argumentację linii obrony zaprezentowanej przez zastępcę burmistrza Macieja Wróbla jako pełnomocnika w tej sprawie oraz pań z kancelarii prawnej mecenas Joanny Mossakowskiej i Agnieszki Jakubowskiej. Wszyscy wiemy, że dotacje i przepisy dotyczące wyliczania dotacji do roku 2017 były mało precyzyjne. I to jest fakt bezsporny, ale bezsporne jest jeszcze jedno.
przedszkola przez lata nie podnosiły w ogóle faktu, że naliczane dotacje są zbyt niskie, czy też niezgodne z prawem, a co za tym idzie, wywołują negatywne dla funkcjonowania przedszkola skutki. Mało tego, w naszej ocenie radziły sobie dobrze, a liczba przyjmowanych dzieci nie malała. Przedszkola nie wykazywały szkody, a ewentualne braki, o ile takowe w ogóle się pojawiały, uzupełniali rodzice. Co mówią przepisy? Przepisy mówią wprost, że gmina ma obowiązek wypłacania przedszkolom niepublicznym 75% wartości utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym. I spór dotyczy właśnie tego sposobu wyliczania 75%, który, jak podkreślę, do 2017 roku nie był jasno określony. Kętrzyn, co uznał sąd, liczył źle. Ale nam od samego początku trudno było zgodzić się z tym, że wszystkie składowe budżetu danej jednostki publicznej należy do siebie dodać, z tego wyliczyć 75% sumy i to ma stanowić dotację na jedno dziecko w przedszkolu niepublicznym. W ocenie kętrzyńskiego samorządu dotacja dotyczy działalności bieżącej, a jej przeznaczenie jest wyraźnie opisane w ustawie. To nic innego jak dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki. Dotacja przyznawana jest na konkretny czas, dla konkretnej placówki, a biorąc pod uwagę jej przeliczenie na każdego ucznia, przyznawana jest na konkretnych podopiecznych. I to ten nasz pogląd podziela także Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, który uznał w podobnej sprawie, że zasądzenie dalszych kwot dotacji po upływie czasu, za który ta dotacja się należała, powoduje, że prowadzący placówkę uzyskuje należności, które przede wszystkim nie mogą być wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Minął już bowiem czas, którego ten okres dotyczył, a bieżące wydatki danego okresu zostały już poniesione, a bezpośredni beneficjenci, czyli dzieci, już dawno te placówki opuściły. Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie może stać się przykładem dla innych sądów w podobnych sprawach. Jeśli trzy kętrzyńskie przedszkola nie wniosą apelacji, oznacza to, że budżet miasta nie zostanie uszczuplony o ponad 13 milionów i gminie miejskiej Kętrzyn nie będzie grozić bankructwo. Miasto zakończyło termomodernizację budynków szkoły podstawowej nr 1 w Kętrzynie oraz dwóch przedszkoli niepublicznych Puchatka i Krasnala. Projekt pod nazwą Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej został zrealizowany przy współfinansowaniu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu to ponad 8 milionów złotych, z czego dofinansowanie to ponad 4 miliony złotych. W ramach projektu m.in. ocieplono ściany i stropy, wymieniono okna i drzwi oraz instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.